Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzisiaj no, stały temat już od kilku tygodni, niestety bolesny dla nas, który niestety też nie możemy odpuszczać. Niektórzy się dziwią, że taka nagonka aż na Kościół w ostatnich tygodniach jest. Chcę przypomnieć, że przez kilkadziesiąt lat nie mówiło się o sprawie pedofilii w Kościele. No, prawo zakazywało nawet kościelne, przypominam jeszcze raz o instrukcji Crimen Solicitationis. Stąd nie należy się dziwić, że w tej chwili jest tak duże zainteresowanie mediów. Mediom wszystkim serdecznie dziękujemy za to zainteresowanie, bo tu tak naprawdę przecież chodzi o polskie dzieci. Więc żadne zabiegi, żadne komisje, żadne nasze wysiłki nie mogą być zbyt małe, aby te sprawy zostawić. Chcemy nasze wrażenie po wczorajszej konferencji Episkopatu wyartykułować. Otóż no, dzieje się tak, że Kościół, czy Konferencja Episkopatu Polski, czyli Kościół hierarchiczny, zdaje się uważać, że oczyściła się tym dokumentem, który wczoraj został wydany w sprawie księży pedofilów. No, my uważamy inaczej. Słowa choćby na piśmie przedstawione w tej sprawie no, nie mogą zatrzeć dziesiątków lat łamania prawa, nie mogą zatrzeć tej haniebnej instrukcji Crimen Solicitationis, nie mogą zatrzeć setek, a może prawdopodobnie tysięcy, wielu tysięcy przestępstw na polskich dzieciach. Żaden taki dokument jeden nie oczyści episkopatu, nie oczyści biskupów, którzy ukrywali latami przestępców, którzy wiedzieli, bo nie mamy wątpliwości, że wiedzieli, mówi nam o tym instrukcja. Oni ustawowo musieli wiedzieć. Przypomnę, jako były ksiądz znowu, że każdy biskup ma dostępną teczkę, kartotekę każdego księdza w swojej diecezji. Od dzieciństwa każdy biskup wie o księdzu wszystko, łącznie z opiniami proboszcza, który zna tego proboszcza aktualnego księdza. Z taką opinią się przychodzi do seminarium duchownego. Każdy kandydat przychodzi z taką opinią od proboszcza, od parafian. Zbierane są listy z parafii, więc każdy biskup wie więcej nieraz niż rodzice o tym księdzu, niż jego rodzice. Więc nie można mówić, nie można być tak naiwnym, żeby uważać, że biskup nie ma wiedzy o księżach pedofilach w swojej diecezji. Dzisiaj, proszę Państwa, chcemy przedstawić Państwu doniesienie do prokuratury, które po wczorajszej, no naszym zdaniem, niesławnej konferencji złożymy, przygotowaliśmy doniesienie na członków, szefów Konferencji Episkopatu Polski, no, związane głównie z naszym zdaniem, zdaniem prawników, z którymi konsultowaliśmy tę sprawę, zaniechaniem powiadamiania organów ścigania o przestępstwach księży. Zreferuje to poseł Armand Ryfiński. Wczorajsze wypowiedzi członków Konferencji Episkopatu Polski, takie jak chociażby wypowiedź biskupa Wojciecha Polaka, jeżeli chodzi o samych biskupów i wyższych przełożonych zakonnych, nie mamy takiego obowiązku prawnego, żeby osoby te musiały składać zawiadomienia w prokuraturze o swych podwładnych. Albo wypowiedź rzecznika Konferencji Episkopatu Polski, księdza Józefa Kolocha, który mówi: należy pamiętać, iż pokrzywdzony przestępstwem ma prawo do tego, by po procesie kościelnym nie powtarzać już przesłuchań i kontaktów z psychologiem po raz wtóry. Oraz szereg innych wypowiedzi, które wskazują na to, że mamy do czynienia z tak zwanym miękkim wpływaniem na duchownych, żeby sprawy tuszować, jak również nakłanianie ofiar do zatajenia tych informacji. W związku z tym, że instytucja kościelna jest bardzo zhierarchizowana i że duchowni ślubują bezwzględne posłuszeństwo biskupom i to, że oczywiście
Kościół jako instytucja autonomiczna może wydawać także różnego rodzaju tajne instrukcje dotyczące postępowania. Chociażby faktem jest ta przytoczona przez Romana Kotlińskiego crimen solicitationis. No, należy domniemywać, iż Kościół i ci konkretni hierarchowie mogą mieć udział w tym, żeby te przestępstwa tuszować, żeby nakłaniać ofiary także do zatajania tych przestępstw. Złożymy dzisiaj w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie ten dokument. I powiem więcej, oczekujemy od Kościoła, od hierarchów kościelnych tego, żeby powstała specjalna kościelna komisja mająca na celu zadośćuczynienie ofiarom, zapewnienie odszkodowań i wyjaśnienia sprawy związanej z pedofilią i żeby ta kościelna komisja odszkodowawcza w składzie jej, żeby znaleźli się niezależni świeccy, najlepiej posłowie ruchu Palikota, żeby rzeczywiście ta komisja wykonała to, co do niej należy, a nie żebyśmy mieli do czynienia z kolejną mistyfikacją. Bo te wszystkie działania, które podejmuje Konferencja Episkopatu Polski, mają niestety tylko i wyłącznie charakter działań zmieniających wizerunek, natomiast nie ma faktycznej intencji, żeby wyjaśnić afery pedofilskie, żeby ukarać sprawców i żeby zadośćuczynić ofiarom. Na tym posiedzeniu Sejmu złożymy także do pani marszałkini Kopacz wniosek o powołanie zespołu parlamentarnego do spraw pedofilii w Kościele i zorganizujemy wysłuchanie publiczne, zaprosimy ekspertów, zaprosimy ofiary i przygotujemy szereg rozwiązań i pomożemy po prostu i Donaldowi Tuskowi, i biskupowi Michalikowi, i w końcu Ojcu Świętemu papieżowi Franciszkowi rozwiązać problem pedofilii wśród duchownych. A skalą tej pedofilii może być chociażby ostatni artykuł w Polityce. I tutaj Roman powie, jakiego rzędu liczby wchodzą w grę, jeżeli chodzi o występowanie tego zjawiska wśród duchownych. Ja pozwolę sobie przeczytać cytat z wywiadu w ostatniej Polityce, czy w przedostatniej, psychologiem, terapeutą Markiem Sułkowskim. Powiedział on dosłownie tak, cytuję: uważam, że gdyby część księży pedofilów była osobami świeckimi, nie byłaby pedofilami. A co do liczb, to wiem, że w samym Otwocku pod Warszawą grasowało 3 pedofilów. Tylko od swoich pacjentów słyszałem o 6 księżach pedofilach, mówi psycholog Marek Sułkowski. To jest taka skala, proszę Państwa, to jest pokłosie celibatu. Oczywiście hierarchowie Kościoła zaprzeczają temu. Ja powtarzam to, co wczoraj mówiłem na konferencji, że jest to ewidentne. Tylko i wyłącznie w kościele rzymskokatolickim celibat przymusowy, związany nieodłącznie ze święceniami funkcjonuje. I niewątpliwie większa niż w innych środowiskach liczba pedofilów łączy się z tymże celibatem właśnie. Ponawiamy apel do pani ministry Krystyny Szumilas o jak najszybsze podpisanie rozporządzenia wycofującego katechezę ze szkół. Zawieszającego przynajmniej na czas. Zawieszającego na czas oczyszczenia hierarchii kościelnej i tych, którzy tą katechezę wykładają, odsunięcia księży od dzieci i odsunięcia od władz w Kościele osób, które usprawiedliwiają tą pedofilię, które tuszują, które dają ciche przyzwolenie na kontynuowanie tego zbrodniczego procederu. I tak jak powiedziałem, będziemy robili wszystko, żeby powstała kościelna komisja odszkodowawcza i tutaj apel do hierarchów, żeby wzięli to pod uwagę. My tutaj z Romanem deklarujemy chęć wstąpienia do tego ciała i pomoc w zadośćuczynieniu ofiarom i wyjaśnienia tych afer i ukaraniu sprawców.
To wszystko z naszej strony. Czy są jakieś pytania? Radia Małgorzata Naukowicz. Chciałam zapytać o ten zespół, który ma powstać. Czy to będzie też tak samo jak na zasadzie działającego zespołu Antoniego Macierewicza, że tam są tylko posłowie Prawa i Sprawiedliwości, to u was też będą tylko posłowie twojego ruchu, czy też z innych klubów zadeklarowali przystąpienie do tego? I po pierwsze i po drugie, co konkretnie ten zespół miałby robić? Ten pomysł jest pomysłem świeżym, zrodził się niedawno. Zaprosimy wszystkich parlamentarzystów, którzy będą chcieli przystąpić aktywnie do tego, żeby śladem takich krajów jak Belgia, jak Stany Zjednoczone, jak Irlandia, żeby powstała komisja, która zadość uczyni ofiarom i rozliczy hierarchów, którzy tuszowali to przestępstwo. No i spowoduje też ukaranie wielu sprawców, którzy do tej pory byli skrzętnie przez Kościół ukrywani. Zespół przygotuje na pewno w tym celu rozwiązania prawne, które miałyby zapobiec w przyszłości takiemu procederowi. No i w końcu celem tego zespołu będzie właśnie skłonienie episkopatu, hierarchii kościelnej do tego, żeby zgodzili się na powstanie kościelnej takiej komisji śledczo-odszkodowawczej, która wyjaśni afery pedofilskie w polskim kościele i stworzy fundusz, z którego ofiary będą mogły otrzymać zadośćuczynienie za doznane krzywdy. Także to są nasze główne cele. Będzie to kościelno-państwowa komisja. Kościelno-państwowa, tak, ale żeby inicjatorami powstania tej komisji był właśnie Kościół, a członkami my deklarujemy z Romanem, że chcemy oczywiście być członkami tej komisji i pomóc, bo widać wyraźnie, że arcybiskup Michalik jest po prostu zagubiony. Mówi coś, po kilku godzinach odwołuje, myli się. Trzeba to zrozumieć, to są ludzie starsi pod jakąś ogromną presją. Nam nie brakuje determinacji, energii i myślę też kompetencji, żeby wspomóc tutaj episkopat. Chcę dodać, że zespół w przyszłym tygodniu prawdopodobnie zorganizuje wysłuchanie publiczne ofiar księży pedofilów. Jesteśmy w trakcie kontaktowania się z nimi różnymi kanałami, głównie dziennikarskimi. Tych ofiar no, przybywa w tym sensie, że one się ujawniają. Dzieje się to jeszcze na poziomie powiedzmy dziennikarzy. Oni się kontaktują z dziennikarzami, dzwonią do choćby do klubu twojego ruchu. Jest ewidentnie postawa wyczekująca. Wszyscy czekają, jedna i druga strona czeka na wyrok w sprawie Kołobrzeskiej, który będzie precedensem niewątpliwie. Oczekujemy, że jeśli będzie to wyrok, który będzie się łączył z zadośćuczynieniem dla tej ofiary Marcina K., a żąda, przypominam, 200 tysięcy złotych odszkodowania od kurii, to na pewno posypią się i to lawinowo następne pozwy ofiar pedofilów w sutannach. Tutaj ważnym elementem jest też kwestia właśnie dochodzenia tego zadośćuczynienia. Ona jest utrudniona dla tych ofiar ze względu na wysoką opłatę, którą trzeba wnieść do sądu. I ta kwota 200 tysięcy złotych też jest bardzo często, no jest zaniżona, ale jest wynikiem tego, że po prostu ofiary nie jest stać, żeby uiścić wysoką opłatę. Więc myślę, że zaproponujemy też zmianę przepisów w tym zakresie, aby ofiary mogły dochodzić, wnosząc znacznie niższą opłatę, bądź żeby tą opłatę później pokrywał, po zakończonym procesie pokrywali sprawcy. I to ten zespół będzie wszystko robił, tak? Tak, będziemy starali się zintensyfikować działania, zorganizować, już do tej pory deklaruje się szereg osób, które chcą udzielić wsparcia prawnego, eksperckiego, żeby przygotować konkretne rozwiązania. Dziękujemy uprzejmie. Dziękujemy.